Czy taki film bardziej ciekawostka? Ja nigdy nie prowadziłem takich statystyk, jeśli chodzi o najchętniej odwiedzone miejsce przez miłośników kolei na RHS-ie. Najprawdopodobniej wygrałby tutaj Kępie. Natomiast tym razem jesteśmy chyba w najchętniej odwiedzonej miejscówce trainspottingowej tej zimy. To jest Mijanka Puszcza, ale nie sama Mijanka jest przedmiotem filmów, które znalazłem w sieci, ale Głównie to ujęcie, które widzimy tutaj, czyli semafor wjazdowy, to jest zachodnia Głowica. I tu w drugą stronę patrząc też mamy taki bardzo uroczy mały wąwozik, w którym też można coś ciekawego sfilmować. Miejscówka fajna. Największe wrażenie budzi ta wydeptana ścieżka, co świadczy tutaj o odwiedzalności tego miejsca. No, poza zimą ciężko byłoby to stwierdzić, chyba że mielibyśmy tu błoto albo cokolwiek innego, co zostawi ślady. O tu, szczególnie w tym miejscu, prawdopodobnie stał sobie statyw. Ten autor filmu po prostu mógł sobie taki ładny kadr przycelować. Co więcej, jeżeli jedzie pociąg, mógł, na co niewielu się odważyło, obrócić o 180 stopni kamerę, aby wodzić za składem, aby po prostu wodzić ze składem wagonowym. No tutaj to, co widać tam obok tego pińka, takie wydeptane miejsce, to też następny punkt strzelniczy. Odwiedźmy go zatem. Teraz trzeba przyznać, że fajne miejsce. Chociaż już nieco hardkorowe, dlatego że ten śnieg jest wydeptany, on jest w tej chwili śliski, bo już się topi i można się niestety zsunąć. Ale to właśnie też na tym polega, żeby robić, jeżeli robimy już jakieś filmy albo zdjęcia, no to nie skupiać się tylko na jednym miejscu. O, tam jest chyba trzecie miejsce, ale to już niewiele stąd, to tylko w tamtym kierunku, dlatego że patrząc w stronę wschodnią, no to mielibyśmy te drzewa w kadrze. Tu nie widać nic, ale tu jest, ale w tą stronę widać bardzo ładny kadr. Tu nawet nie trzeba wysoko statywu ustawiać. Można zrobić. A tu widzimy miejsce do odpoczynku, które ktoś sobie zrobił, wyposażone w taką oto gustowną ławeczkę, którą stworzył prawdopodobnie ktoś, kto naoglądał się bardzo dużo programów z Bearem Gryllsem na kanale Discovery. To oczywiście, a ja wiem, że za niedługo pojawi się tutaj pociąg, tylko pytanie, co będzie pierwsze? Przyjdzie pociąg, czy też skończy się światło? No to też na fali popularności tego miejsca postaram się coś tutaj nakręcić. No i po długich poszukiwaniach, trwały one prawie całą noc, znalazłem bardzo fajną miejscówkę do strzelania zdjęć. Jest na to nawet uklepane, czyli tutaj chyba stali już wszyscy i myślę, że to miejsce zapewni mi jedyne w swoim rodzaju niepowtarzalne ujęcia. Będę mógł ujawnić swoją kreatywność, wrzucając na YouTube'a film taki sam, jaki mają inni. Pociąg, jak widzimy, już się zbliża, jest zielone na semaforze, pozostaje tylko czekać, aż wypełni on kadr.